6000 złotych brutto? Premier wyjaśnia słowa o klasie średniej Polski Ład. Znak zapytania klasa średnia. Premier tłumaczy, jak definiuje tę grupę. Mamy dziś większą grupę osób z klasy średniej, zwłaszcza w większych miastach, ale jest bardzo duża grupa naszych obywateli, którzy cały czas żyją od pierwszego do pierwszego. Ciężko im zaoszczędzić. To dla nich jest Polski Ład, przekonywał premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w jednej z lubelskich firm produkujących kwiaty. W poniedziałek premier wyruszył busem w trasę po Polsce. Mateusz Morawiecki promuje nowy program PiS, Polski Ład. Szef rządu odwiedził dziś jedną z lubelskich firm. Mówił o wsparciu dla polskich przedsiębiorców, a także planowych zmianach w systemie podatkowym. Premier odpowiedział także na pytanie interi.pl dotyczące tzw. klasy średniej. Tuż po sobotniej konwencji PiS rozgorzała w Polsce dyskusja na jej temat. Wicepremier Jarosław Gowin stwierdził w Polsat News, że klasę średnią tworzą osoby zarabiające między 6 a 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Jego wypowiedź wywołała falę komentarzy. Zdaniem komentujących to niskie zarobki, o wiele niższe w porównaniu do pensji klasy średniej na zachodzie Europy. Premier nie powiedział wprost o zarobkach polskiej klasy średniej, ale przyznał, że w Polsce wciąż należy do niej zbyt mało obywateli. Demografowie i socjologowie definiują zachodnią klasę średnią na zasadzie analizy społecznej w strukturze eliptycznej, ma być stosunkowo niewielka grupa najbogatszych obywateli, przedsiębiorców, tym, którym się udało, oni zarabiają najwięcej, to stosunkowo niewielka grupa. Na dole tego kształtu mamy, oby jak najmniejszą, grupę obywateli bardzo ubogich. A pośrodku w społeczeństwach zachodnich jest bardzo szeroka warstwa klasy średniej, tłumaczył Morawiecki. Czy w Polsce mamy taką strukturę? Nie, przyznał. To dla nich jest Polski Ład, jak wyjaśniał premier, wychodząc z komunizmu nasza struktura przypominała iglicę. Przez te 30 lat coś się zmieniło. Jest większa grupa klasy średniej, zwłaszcza w większych miastach. Ale jest bardzo duża grupa naszych obywateli, którzy cały czas żyją od pierwszego do pierwszego. Ciężko im zaoszczędzić. To dla nich jest Polski Ład, podkreślił, dodając, że dla przedsiębiorców będzie wsparcie eksportu, procesów produkcyjnych i system, który ma to ułatwić. Będziemy robili wszystko, żeby osoby, które zarabiają dobrze, niech zarabiają jeszcze więcej 30, 50, 100 tysięcy. Ale niech też wiedzą, że Polska jest wspólnym domem i że trzeba razem, wspólnie dokładać się, po to, żeby poprawiać służbę zdrowia, poprawiać infrastrukturę, podsumował. Odniósł się także do 9% liniowej składki zdrowotnej, bez możliwości jej odliczenia. Budżet państwa nie zobaczy z tego ani złotówki. Wszystkie pieniądze wpływają do NFZ, na modernizację służby zdrowia, na wynagrodzenia. Taki mamy plan i go zrealizujemy, zapewnił autor Jakub Woruszko.